dzisiejszym programie. Czy można wyszkolić marynarza na lądzie? Wydaje się to niemożliwe, ale po kursach w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce żołnierze wychodzą w morze naprawdę solidnie przygotowani. Jak poprawić nauczanie w klasach mundurowych? To temat forum Edukacja Obronna Młodzieży. Jak ta nauka wygląda w praktyce? Przekonamy się odwiedzając zlot klas mundurowych w Żaganiu. Łatwo usłyszeć o tym, że młodzież jest leniwa i że kiedyś było lepiej. W Żaganiu sprawy wyglądają inaczej. Tu odbył się drugi centralny zlot klas mundurowych Żagań 2015, na którym młodzież potwierdziła, że negatywne stereotypy jej nie dotyczą. Równolegle we Wrocławiu odbyło się forum Edukacja Obronna Młodzieży, gdzie debatowano o tym, jak ulepszyć system nauki w dziedzinie obronności. Ogień prowadzić w sektorze. Na lewo wał, na prawo wał, na wprost kulochwyt. Przerywać w wypadku pojawienia się ludzi lub zwierząt na przedpolu. Nie kierować wylotu lufy w stronę ludzi. Pytania? Brak. Na linii otwarcia ognia marsz. Trzech na lewo, trzech na prawo. Po pierwsze, przybliżamy wojsko młodzieży, czyli przyszłości naszego społeczeństwa. Po drugie, znaczna część tych młodych ludzi wiąże swoją karierę zawodową z armią, więc to są dla nas potencjalni żołnierze. A na dłuższą metę, nawet jeżeli nie zwiążą swojej przyszłości zawodowej z armią, to będą to ludzie, którzy wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy, którzy wiedzą, co to jest żołnierskie życie, potrafią odnaleźć się na odludnym terenie, kiedy telefon komórkowy przestanie działać, a pomijając wszystko inne, uczestnictwo w programach klas mundurowych oznacza też dużą aktywność fizyczną, co jest bardzo ważne, niezależnie czy się będzie później żołnierzem czy nie. To jest już druga edycja tego zlotu, szósta edycja forum. No i w końcu pomyśleliśmy, że ponieważ uczniowie i nauczyciele to w końcu ten sam organizm, to warto te dwie imprezy połączyć ze sobą. Z jednej strony młodzież ma okazję poznać życie na poligonie, zobaczyć jak to jest, a z drugiej strony ich nauczyciele, pedagodzy mogą zobaczyć, jak w praktyce ich uczniowie realizują tę swoją pasję, no i wykorzystują umiejętności te teoretyczne, które w trakcie tej swojej edukacji nabywają. Co roku spotykamy się tutaj z organizacjami pozarządowymi, które wspierają nas mocno, ale jednocześnie jest to dla nas źródło wiedzy, co możemy realizować, na jaką pomoc Ministerstwa Obrony Narodowej możemy liczyć i wnioskami tymi dzielimy się później z nauczycielami w poszczególnych szkołach. W oświacie bardzo często pojawia się takie określenie jak kompetencje kluczowe, wychowanie obywatelskie, wychowanie patriotyczne. I właśnie te kierunki w klasach mundurowych dają tą szansę bogatszego i o wiele szerszego rozwoju tych właśnie kompetencji. Forum we Wrocławiu było motorem, inicjatywą do tego, żeby właśnie otworzyć taki kierunek jak Wojsko z Lasu. Bo okazuje się, że ta młodzież po prostu musi mieć dalsze perspektywy. I okazuje się, że taka potrzeba tego kierunku jest. Młodzież potrzebuje adrenaliny, ale młodzież wbrew pozorom bardzo lubi konsekwencje i dyscyplinę. Patrz, spocz, do dwóch, odwróć, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I kolejno. Problem polega na tym, że to jest bardzo ciężkie. Bardzo dobrze.
No chyba trafiłam, wszystkie trafione, nie? Tak. Wszystkie wow. trafione. Dokładamy bardzo wielu starań, żeby tę ofertę edukacyjną dla nich uatrakcyjnić. Bardzo nam zależy na tym, żeby młodzież czuła taką opiekę z naszej strony, bo ten wybór, którego dokonują, świadczy o tym, że myślą poważnie o tej drodze swojej życiowej, zawodowej, więc chcielibyśmy im w tym pomagać. Widząc, ile młodzieży garnie się do wojska, już od 12 lat zajmujemy się właśnie klasami mundurowymi. Dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej my, byli komandosi, możemy przekazywać swoje doświadczenie młodemu pokoleniu, a jak Państwo widzicie, ta młodzież po prostu garnie się do nas, że chciałaby uczestniczyć w takich zajęciach. Chcemy pogratulować świetnych wyników w strzelaniu, bo przed chwilą dowiedziałem się, że jesteście grupą, która strzela najcelniej i najlepiej. Nasza ojczyzna przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Musi stawić opór bardzo groźnemu nieprzyjacielowi. Dlatego zależy nam, żeby pokazać, że Ukraina to silne państwo. Myślę, że jest to skuteczne działanie, skuteczna promocja i skuteczne zachęcanie do życia wojskowego i do wstąpienia w zawody żołnierskie. Organizujemy zlot klas mundurowych po raz drugi. Byłem również tutaj w tamtym roku. Widać wyraźny postęp, jeżeli chodzi o wyniki w konkursach biegania, strzelania. Klasy uczestniczące w tym roku są lepiej przygotowane. Natomiast co do atrakcyjności programu, no najlepszym tutaj dowodem jest aktywność młodzieży i ich bardzo wysoka ocena tego programu. Ustka. Tu od lat 40. ubiegłego wieku szkoli się wojskowych marynarzy. Dzisiejsze Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej to niespotykane nigdzie indziej zaplecze techniczne, doskonała kadra i ambitny program zajęć. CSMW jest miejscem, do którego chcą trafić tysiące przyszłych marynarzy, ale również ci, którzy na morzu przeszli już nie jedno i wiedzą, że prawdziwe szkolenie nigdy się nie kończy. W ramach zintegrowanego systemu szkolenia, przyjętego od wielu lat w naszej jednostce, staramy się szkolić wszystkie działy okrętowe jednostek pływających marynarki wojennej. Same pracę na wodzie, wydatnie ją odsuniemy i teraz stały się. Szkolimy tutaj cały personel pływający, zarówno marynarki wojennej, jak i innych rodzajów wojsk. Jest to certyfikat niezbędny, aby na tych jednostkach pływać. Po gwizdku wskakujemy do wody, podpływamy do tratwy i staramy się ją przywrócić do pozycji właściwej. Reszta osób będzie mi pomagała tutaj w przewracaniu tratwy. Na znak sygnał. Najważniejszą rzeczą, którą w tym kursie staramy się przekazać szkoleniu, jest praktyczne wykorzystanie sprzętu do indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych. Kładziemy się na chwilkę na tratwie, klatkiem, odpoczywamy 10-15 sekund, łapiemy oddechu. Jeżeli czujemy, że mamy siłę, stajemy szeroko, nogi szeroko rozstawione i tratwę narzucamy na siebie. Większość szkolnych jest żołnierzami zawodowymi, którzy służy na okrętach marynarki wojennej. I oni to ćwiczą u siebie na okrętach. Tutaj jest po prostu ta wiedza poszerzana delikatnie i przyswajana, tak żeby oni zapomnieli o tym. Raz, dwa i za trzecim razem mocno do góry. Koledzy tu niektórzy, którzy są ze statków, na pewno mieli z tym styczność. No, akurat ja i kilka osób, które tu są, to jest nowość, więc myślę, że na pewno wykorzystamy to w dalszej pracy i będziemy się starali na pewno to zapamiętać na długie, długie lata. Pierwsze dwie osoby, Homar 1, stanowisko główne. Kolejne dwie osoby, Homar 2. Kolejne dwie osoby, Homar 3 i Homar 4. Grupa powstań, na symulator rozejść. Symulator mostka nawigacyjnego jak najbardziej oddaje warunki realne, które panują na okręcie. Ster 0. Ster 0. Ster prawo 10. Ster prawo 10. Możemy tutaj działać zarówno pojedynczym okrętem,
jak i grupą okrętów. Tu Homer 1, odebrałem, wykonuję podejście prawą burtą. Możemy wykonywać zadania z taktyki, czyli zajęcie pozycji ogniowej, elementy manewrowania podczas trałowania czy podczas stawiania min oraz takie elementarne rzeczy jak podejście do rozbitka, procedury poszukiwania i ratownictwa, wejście i wyjście z portów i procedury, jakie im towarzyszą. Homer 1 to instruktor, rozpocząć podejście do rozbitka. Step prawo na burt. Step prawo na burt. Step 0. Step 0. Step lewo 10, step 0. Step lewo 10, step lewo. Lewo na burt. Step lewo na burt. Załoga podjąć rozbitka z prawej burty. Dla nas jako nawigatorów, czyli także tu sterników, żołnierzy działu nawigacyjnego, to jest taki dział na okręcie, najważniejszy jest radar. Tu mamy manetki sterowania silnikami, sterowanie, czyli wychylenie płatem steru, mapa elektroniczna, GPS. Z racji tego, że mamy odwzorowanie rzeczywiste polskiego wybrzeża, mamy wgranych większość portów, do których wchodzą polskie okręty, możemy ćwiczyć wejście i wyjście do portów, procedury z tym związane, a także ćwiczenie nawigacji przy podejściu i wyjściu z portu, czyli zbieranie namiarów ze znaków nawigacyjnych, identyfikacja latarni, świateł, pław. To wszystko na naszym symulatorze możemy sobie wgrać i trenować. Uwaga, Homer 1, 2, 3, 4, zakończyć ćwiczenia, zbiórka na stanowisku instruktora celem omówienia błędów. Jest to siłownia nietypowa, bo nie znajduje się na okręcie, jest to w budynku, czyli mamy budynek, gdzie możemy w nim przebywać. Oczywiście wszystkie urządzenia nie są tak montowane jak w prawdziwej siłowni. Słuchacze przychodząc do nas po przeszkoleniu w części teoretycznej, tutaj przychodząc już te urządzenia obsługują, czyli pracują na nich. To jest tak, jakby pracowali już na okręcie, gdzie pójdą na taki sprzęt. Wszystkie te urządzenia są połączone i dają zasilanie nam do centralki, czyli centrum kierowania maszynami. Stamtąd jest sterowane, jak również sprawdzane wszystkie parametry tych urządzeń, które się tutaj znajdują. I można również w ramach treningów doprowadzać do awarii tych urządzeń, oczywiście wirtualnych, i sprawdzać reakcję, w jaki sposób ci słuchacze tutaj reagują na te awarie i w jaki sposób je likwidują. Patrzcie! Temat dzisiejszych zajęć: doskonalenie odbioru i nadawania wyrazów 10-literowych na tempa. Spocznij. My, a, ry, ty, my, a, ry, sy, ky i marynarski. Kiedy zawodzą techniczne środki łączności, różnego rodzaju radiostacje, terminale satelitarne, no tutaj sygnalista musi stanąć wówczas na wysokości zadania i używając chorągiewek semaforowych lub innych środków, które są wykorzystywane w sygnalizacji światłem, bo też sygnalizacji semaforem, przekazać sygnały na okręty bądź na punkty obserwacyjne. To jest litera ży. A to jest litera e. P, O, R, U, C, Z, N, I, C, Y. Porusznicy. Nauczyłam się już alfabetu. Jeszcze nie w pełni jest opanowany przeze mnie, ale staramy się. Jesteśmy tutaj dopiero 2 tygodnie i mam nadzieję, że będzie z dnia na dzień coraz lepiej. Mamy program szkolenia przewidziany na 80 godzin. Dodatkowo organizujemy kursy przeszkolenia specjalistycznego, gdzie ci adepci, którzy szkolili się w tej specjalności, przychodzą do nas i podnoszą swoje umiejętności oraz kwalifikacje, zwiększając tempo nadawania odbioru. Ny, a, sy, szy, a. A, ry, my i a. Nasza armia. Mamy super nowoczesny symulator obrony przeciwawaryjnej okrętu, który pozwala nam na ćwiczenie jednocześnie 16 członków załóg okrętów. Dzięki temu symulatorowi możemy w sposób praktyczny realizować obowiązujące procedury walki z wodą i pożarami na okręcie.
Symulator daje nam możliwość przećwiczenia różnych wariantów, które mogą się zdarzyć na okręcie, w rzeczywistości. Możemy tutaj wywołać pożar w obojętnie jakim pomieszczeniu. Możemy spowodować przebicie, które spowoduje zalanie jakiegoś przedziału na okręcie. I dzięki temu przećwiczyć w praktyce działanie członków załogi. Zobaczyć, czy załoga działa zgodnie z obowiązującymi dokumentami, które normują ten obszar działalności, czy komunikacja między poszczególnymi członkami załóg przebiega w sposób prawidłowy. I dzięki temu, jeżeli stwierdzimy już na tym symulatorze, że ćwiczący są gotowi do praktycznej realizacji szkolenia, możemy skorzystać z praktycznego szkolenia na poligonie obrony przeciwawaryjnej, tam już z rzeczywistym pożarem. My uczymy tutaj prawidłowego podejścia do pożaru i prawidłowego gaszenia pożarem. Żołnierz jest przygotowany do ćwiczeń w ubranie specjalne typu Nomex. Na sobie ma aparat ochrony dróg oddechowych oraz jest wyposażony w rękawice oraz hełm. Pan na bieżnię, pan na orbitrę. To ćwiczenie trwa od 2 do 3 minut, odzwierciedlający czas dotarcia z, powiedzmy, dziobu na rufę okrętu, gdzie znajduje się całe doposażenie marynarza do działań walki z pożarami na okręcie. Komora dymowa, labirynt z możliwością przestawienia ścianek i kombinacji stwarza dowódcy możliwość weryfikacji z załogi okrętu w czasie rzeczywistych działań pożaru na okręcie. Do trenażera wchodzimy we dwóch, dowódca i pomocnik. Trzymamy się nisko ze względu na niższy stopień zadymienia na tym poziomie. Przez komorę dymową w ciągu roku przechodzi od 4,5 do 5 tysięcy marynarzy. Marynarz zawsze wie, gdzie znajduje się najbliższa gaśnica. Ma obowiązek, że tak powiedzmy, chwycić ją, odbezpieczyć i przystąpić do gaszenia pożarów w zarodku. Jeżeli mu się wtedy nie uda, no to ogłasza alarm na okręcie. Ważne jest to, żeby nie bać się użyć podręcznego sprzętu gaśniczego. Tu żołnierz uzyskuje wiedzę na temat właśnie skuteczności działania podręcznego sprzętu gaśniczego. Że ten podręczny sprzęt gaśniczy spełnia swoją rolę zasadniczą, czyli ugaszenie pożarów w zarodku. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej imienia wiceadmirała Józefa Ondruga to największy ośrodek szkolenia w marynarce wojennej. Specjalizujemy się w kształceniu w 4 kursach bezpieczeństwa. Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na okręcie czy na statku, ochrony przeciwpożarowej, elementarnej pomocy medycznej i indywidualnych środków ratunkowych. Ukończenie tych 4 kursów przez naszych żołnierzy z całych sił zbrojnych pozwala im na uzyskanie specjalnego certyfikatu, który ważny jest na całym świecie i pozwala w przyszłości uzyskać również certyfikat marynarza na statkach handlowych.